meksykańskim stanie Veracruz znajduje się centrum logistyczne firmy Decasa, która zajmuje się dystrybucją produktów szybko zbywalnych. Obiekt został zaprojektowany i wyposażony przez Mecalux. Procesy odbywające się w tym nowoczesnym kompleksie logistycznym to kombinacja efektywności, szybkości i kontroli. Dla firmy, która zarządza ponad 7000 pozycji asortymentowych, szczególnie istotna jest wysoka wydajność kompletacji. Szukaliśmy wydajnego systemu, który zapewniłby odpowiednią kontrolę nad procesami odbywającymi się w ramach naszego łańcucha dostaw i umożliwiłby nam rozwój w południowo-wschodniej części kraju poprzez otwarcie nowego oddziału w Veracruz. Spośród kilku dostawców specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach wybraliśmy Mecalux, ponieważ zaproponował nam kompleksowe rozwiązanie zapewniające kontrolę nad dużą liczbą pozycji asortymentowych i obsługę dużego stanu magazynowego. Obiekt łączy w sobie kilka rozwiązań. W pierwszej strefie znajduje się magazyn automatyczny i regały do składowania akumulacyjnego z systemem Pallet Shuttle. Sąsiaduje z nią strefa z antresolami kompletacyjnymi i sortownią. Towary trafiają do magazynu z ramp rozładunkowych. W strefie tej układane są w stosy i oczekują na przetransportowanie na regały. Magazyn automatyczny to konstrukcja samonośna o wysokości 34 metrów i długości 68 metrów, mieszcząca 28 tysięcy palet. Do obsługi 8 korytarzy wykorzystywane są 2 układnice. Mała liczba układnic to dużo niższy koszt. Taka oszczędność jest możliwa dzięki zastosowaniu mostu transferowego. Jest to urządzenie odpowiedzialne za przenoszenie układnicy z jednego korytarza do drugiego. Układnica znajdująca się na moście transferowym jest do niego zakotwiczona, dzięki czemu może być w bezpieczny sposób przeniesiona do innego korytarza roboczego. Rozwiązanie to stosuje się w magazynach, w których rotacja towarów nie jest zbyt wysoka, ale jest duży stan magazynowy. Most transferowy umożliwia przenoszenie układnic między korytarzami. To pozwala składować dużą liczbę towarów przy optymalnych kosztach całości magazynu samonośnego, dlatego jest to dla nas rozwiązanie bardziej ekonomiczne. W przedniej części magazynu automatycznego odbywają się zarówno przyjęcia, jak i wydania towarów. Za pomocą podwójnego wózka wahadłowego palety transportowane są do przeznaczonych dla nich korytarzy. Naprzeciw magazynu automatycznego znajduje się kilka dwupoziomowych regałów z systemem Pallet Shuttle. W tej strefie Decasa składuje produkty o większej rotacji. Drugą dużą strefą tego centrum logistycznego jest strefa przygotowywania zamówień, w której znajdują się antresole kompletacyjne oraz sortownia. Operatorzy wózków widłowych dostarczają do antresol towary pochodzące zarówno z magazynu automatycznego, jak i z regałów z systemem Pallet Shuttle. Operacja ta odbywa się w ciągu dnia, tak aby o godzinie 9 wieczorem operatorzy mogli rozpocząć kompletację. Antresole kompletacyjne to 3 pięciokondygnacyjne bloki regałów. Na 3 niższych kondygnacjach odbywa się kompletacja. Są one wyposażone w regały przepływowe, na których towary są składowane zgodnie z metodą FIFO, co oznacza, że pierwsza paleta wchodząca jest pierwszą paletą wychodzącą. Na pozostałych 2 kondygnacjach znajdują się regały typu push-back, gdzie składuje się zapas produktów przeznaczonych do szybkiego zaopatrywania 3 pierwszych kondygnacji.
Operatorzy pobierają kartony wskazane przez system i umieszczają je na przenośnikach biegnących przez środek każdej kondygnacji. Na końcu pierwszej i drugiej kondygnacji znajduje się przenośnik spiralny, który transportuje kartony na trzecią kondygnację, gdzie gromadzą się kartony ze wszystkich trzech kondygnacji. Kartony transportowane przenośnikami z trzech wież spotykają się na jednym przenośniku. Jest to sorter. Skaner znajdujący się na początku identyfikuje kartony, aby przypisać je do właściwych zamówień. Sorter jest wyposażony w system kierujący każdy karton do odpowiedniego wyjścia. 11 wyjściami towary trafiają na 11 ramp załadunkowych, skąd następuje ich wysyłka. System ten umożliwia kompletowanie po kilka zamówień jednocześnie. Operatorzy umieszczają kartony na przenośnikach, a automatyczny sorter rozdziela je na poszczególne zamówienia. Decasa otrzymała wysoko wydajne kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na szybkie i efektywne przygotowywanie zamówień, a tym samym sprawne reagowanie na potrzeby klientów.